Cześć! Zapraszam Was na niezwykle zimowy odcinek, w którym przetestuję dla Was dwa komplety opon, całoroczne Nokiany oraz zimowe kormorany. Model samochodu będzie ten sam, a będzie nim Chrysler Town & Country z tym samym silnikiem 3.6 V6, a więc warunki do porównania idealne. No i zobaczcie, jaką zimę udało mi się upolować. Czego chcieć więcej? Zaczniemy w dzień, a skończymy odcinek night drivingiem, który tak lubicie. Tak więc zapraszam Was na dzisiejszy seans i miłego oglądania. No to się pośmiejecie ze mnie, jaką glebę zaliczyłem. Przynajmniej się nagrało, ale se zbiłem. Kurde. Dobra, 11,5 po tym postoju nie gasiliśmy oczywiście jednostki, bo po co, jak auto i tak więcej stoi niż jeździ. Jedziemy. Zobaczmy, jak w tych warunkach drogowych będziemy się poruszali. No to zaliczyłem niezłą glebę. Dobrze, że nie mam 70 czy 80 lat, bo już biodro byłoby do wymiany. Tak, na ten kontakt na tej drodze Nokiany myślę, że są jednak rzeczywiście cichszymi oponami, ale za chwilę zobaczymy. Ten się cieszy, kto się cieszy ostatnio. Za chwilę zobaczę, jak to jest, kiedy mamy fatalne warunki. No tam widzieliście, zaliczyłem jaką glebę. No lód po prostu jak na lodowisku był. Więc nie ma żartów. Poświęcenie dla testów. Dobra, i teraz zobaczmy, co tu się będzie działo. Bo lód okropny. Wydaje mi się, że na kormoranach było tu pewniej. Tu bardziej pojechaliśmy. Chociaż tego lodu widać więcej teraz. Nie wiem, kwestia słońca, że dłużej hamujemy. No tutaj na pewno ta droga hamowania nie jest krótsza i na pewno nie jest taka sama. Zwariuję zaraz. Stracę sprzęt. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj się nie da nagrać tego testu, po prostu się nie da. Wszystko odmawia posłuszeństwa. Guma twardnieje na mrozie, nic się nie trzyma. Dobrze, że chociaż ta kamera przed nami działa. Powiem Wam tak. Opony, o ile mniej słychać szumu, posłuchajcie teraz. Z nadkoli, mniej słychać szumu. To gdy zrobimy taki manewr, hample. I omijamy przeszkodę. No, na pewno nie zachowują się lepiej. I myślę, że wiecie, to jest też kwestia samych hamulców, bo na przykład tylne hample myślę, że u mnie już są w stanie dość ciężkim. Na pewno w tym czerwonym są w lepszym stanie, więc tu też samych opon nie porównujemy, porównujemy też układ hamulcowy. Na pewno ten płyn hamulcowy, czy przydałoby się zmienić moim, zrobić te hamulce z tyłu. Ale zobaczcie, przyspieszamy do tych 60, hamujemy. Co prawda wtedy wolniejsze prędkości osiągałem, z tego co pamiętam, jak tu byłem tym czerwonym. Ale droga hamowania, no, nie napawa optymizmem, tyle Wam powiem. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć to porównanie. Średnie spalanie 12,5 litra, 12,4. No, to samo, tu miałem postój z kolei przy montażu tej kamery, więc to 1 do 1 mniej więcej. Różnice spalania będą kosmetyczne między tymi autami, no i w sumie tak powinno być. Tylko oponami się różnią, cała reszta jest taka sama. Jeździ mi się moim bardzo przyjemnie, bardzo miło, bardzo fajnie. Dalej te całoroczne Nokiany pozwalają tu kontrolować to auto na tyle, ile można kontrolować je w takich warunkach trudnych, lód i śnieg. Ale wydaje mi się, że w tych najgorszych warunkach te kormorany wypadły jednak nieco lepiej. Zimówki w końcu. Nieźle też oczywiście, także na tamtych pamiętacie co się działo, byłem też przerażony. Tutaj już drugi przejazd, to może troszkę odważniej, ale mimo wszystko no... Czekajcie, zatrzymam się tu na chwilę. I sprawdzę trasę powrotną, bo korki były okrutne. Także moi mili, na razie to wszystko. Nie gasimy jednostki
i sprawdzamy. Sprawdźmy jeszcze dane, tylko 12,5 to już wiemy. Tire, ciśnienie 268, wszędzie 261, za wyjątkiem lewego tyłu. Vehicle info 93, coolant 79, olej. No i ciśnienie na jałowym niższe niż w tamtym. Zobaczcie, tu 192 kilopaskale. Ciekawe, niższe ciśnienie. Dobra. A tak godzinę temu w tym samym miejscu było z czerwonym Town & Country na zimowych kormoranach. Cały czas coś tam lekko trzeszczy. To plastiki chyba. Zobaczymy, czy w moim będzie tak samo. W moim staruszku. Jak widzicie, zużycie paliwa spadło na 12,7 na tym etapie podróży. Jeszcze Wam pokażę to trip info. Nie, bo to przebiegi, tu nie będziemy nic właścicielowi zmieniać. O, 261 w każdym z kół. Porządnie przełożone kapcie, laczki, vehicle info, o, proszę bardzo, 83, 84, 51, o, olej to dosyć chłodny jeszcze, 272 kilopaskale, no i engine hours 1065, tak jak Wam mówiłem, także świeżutki, świeżutki silnik, świeżutki osprzęt. Co to jest taki przebieg? Może wtedy minimalnie bardziej docisnąłem. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, jak powiedziałem, z pracy tego automatu. To jest chyba coś, co najbardziej odstaje w przyjemności z jazdy względem mojego samochodu. Coś, co najbardziej tak wychodzi na prowadzenie. Zobaczmy, teraz przyhamujmy. No, zimówki załapały. Oczywiście kontrola zawsze tego, co jest za nami, pamiętajcie. Nigdy nie róbcie takich akcji, jak nie patrzycie w lusterko. To ciągle coś tam potrzaskuje. Wycieraczki zdaje się, że też oryginalne tu gumy, więc no w moim były zmieniane na te takie nowocześniejsze. O, tu wjedziemy, tu piękna zimowa sceneria. Popatrzcie, popatrzcie. Lód wychodzi. Przyspieszyliśmy. Ślizgamy się, hamujemy. Jest konkret. No, z tą masą nie ma żartów. Nie ma żartów. Jakaś tam kontrola jest oczywiście tego tankowca. W czasie hamowania sprawdzimy jeszcze. No, te kormorany sobie radzą. No, powinny lepiej niż te całoroczne Nokiany, ale. Zakładając, że coś musimy ominąć w tych warunkach. No nie jest. Nie jest za dobrze. Ale tu mówię, to są warunki takie perfidne już, bo lód pod śniegiem. W nocy tu byłem. Dobrze wiem, co się działo. Aż nie mogę się doczekać, jak tu przyjadę z moimi całorocznymi Nokianami. Fajna prawda. Zaraz tu będziemy, moi drodzy. No dobra, robimy nawrotkę. Hamble. Droga hamowania, wieczność. Wieczność, moi drodzy. Na zimowych kormoranach, które mają bieżnik bardzo agresywny. No i 12,5. Kontrola trakcji teraz się świeci. I hamujemy. No, grubo. Teraz hamble. No ciężko wyprowadzić to auto. Znaczy może i dobrze, że ono nagle nam tyłek nie zaczyna wyprzedzać przodu. Tego byśmy na pewno nie chcieli, ale zakładając, że coś mi wbiega przed maskę. Wyobraźcie sobie, coś mi wbiega przed maskę. Jedziemy 40, ponad 40 na godzinę. Hamujemy i próbujemy to ominąć. No jest to możliwe, ale no, nie jest zbyt bezpiecznie w tej krowie. Wyłączmy klimę, żeby posłuchać bez dmuchawy. No dobra, ja tu mówię niezbyt pewnie, a przyjadę tu moimi Nokianami i dopiero będzie masakra, więc lepiej nie bądźmy zawiedzeni obecnym stanem rzeczy.
No, na tej drodze jeszcze jesteśmy w stanie, no ale tu na pewno posypali troszkę. Tu już rozjeżdżony pas. Okej, moi drodzy, no nie będziemy z tego robić dynastii. No to ma być porównanie head-to-head, side-by-side, wszystko jedno, jak to nazwiemy, po prostu jeden do jednego porównujemy auta. Bez grama ściemy, bez grama faworyzowania mojego samochodu. I domyślam się, że nie tylko układ hamulcowy, być może też kormorany pokażą się tu lepiej w tym miejscu, to zobaczymy już za pół godziny, jak tu wrócę, za 40 parę minut. Ale też myślę, że będzie, no zawieszenie, no tylne amortyzatory w moim wymagają wymiany. Szczególnie jeden, no ale parami się wymienia. Tam zacisk postojowego też, no byłem już na tym takim pozakupowym przeglądzie technicznym i wiem, co tam trzeba zmienić. No więc w tych kwestiach na pewno auto prowadzi. Hamujemy. No nie, no tutaj już nie jest tak źle. Dobra, ostatnia kontrola parametrów. I tyle. Właśnie kamera mi spadła w tych warunkach spartańskich. Dokończymy tą trip info. Nie trip info. Chodzi mi o vehicle info. No, tu 88, olej 76, coolant 89. No i tyle. 256. 248, teraz bez gazowania, 240 ciśnienie oleju. Dodamy gazu i oczywiście parametr się zmienia. Ale tak na, w pozycji niedotykania pedału gazu mamy 200, około 240. No, no i hamowanko. Było grubo. No, nawet z ruszeniem jest problem, słuchajcie. Nawet z ruszeniem tutaj na tych zimówkach. Ja nie wiem, co to będzie na tych moich Nokianach. Będę musiał bardzo uważać. W końcu całoroczne. A oto i obiecany night driving. Warunki dość ekstremalne, pomimo opon zimowych. Zobaczycie, co się dzieje przy prędkości około 40 na godzinę, kiedy depniemy hample. Uwaga, 3, 2, 1, go. No, tu już nawet lepiej, ale w tą stronę poprzednio, o dziwo, to była totalna ślizgawica. Tu może zobaczycie za chwilę. No ślisko, ale na tym pasie zobaczmy. Czy nie było gorzej? Tak, tu jest totalna ślizgawica, to jest tak ogromna przepaść. Tu łapiemy, nie wiem dlaczego, ale z tej strony na tym pasie jest dramat. Także w tamtą stronę jak się jedzie, to była masakra. Tu przyhamujemy. No też jest teraz, totalnie tańczymy, więc mimo zimówek, słuchajcie, jest po prostu miazga. Pełen ogień hamowania. Ach, także no strach się bać, co by było na letnich gumach, a niektórzy wiemy, że tak jeżdżą. Niestety. Miejmy nadzieję, że w taką pogodę nigdy nie wyjeżdżałem wtedy na drogę. Bo nieszczęście gwarantowane w razie czego. Jakby coś nagle się wydarzyło na drodze, trzeba by reagować. Czasami masakrycznie kiepsko. No to się nam udało złapać prawdziwie zimowy klimat w Chryslerze. Znaczy drogowe światła tylko powodują, że no, w aparacie to wygląda nawet jeszcze lepiej w kamerze, ale tak naszym ludzkim okiem to wygląda dość masakrycznie, ten śnieg sypiący prosto w twarz, prosto w szybę. No i teraz zobaczmy. Bielusieńko i stajemy na hamulcu. No, grubo. Ale ładnie, nawet ciągną te oponki. No nie pojawia się kontrola trakcji, to ESP, dziwne, a już czułem wyraźnie, że koła buksowały. Hamowanko. W tym momencie światła zaczynają tak konkretnie migać, to już zauważyłem, znaczy spadki napięcia są. Halogeny. Jest to na pewno złudzenie, bo już nieraz to widziałem.
chyba nie wywołane, tylko śniegiem. Wydaje mi się, że coś tu może być na rzeczy. O. Oczywiście kontrola tego, czy ktoś za mną nie jedzie non-stop, bo jakbym tak nagle przyhamował, to nie wiadomo, czy ktoś by się zatrzymał. No ale jesteśmy na bocznej drodze. No dobra, koniec tych krajzolskich zimowych prób. Kormorany, świeże opony zrobiły mały przebieg, ale na tyle już kilometrów mają za sobą taki dystans, że można powiedzieć, że dotarte, ułożone. No, także tak sprawdziliśmy konkretnie. No ale ładnie sypnęło, przyznacie. Mamy wreszcie zimę. Szkoda, że nie RWD i jakiś inny samochód, tylko van. A, trzeba uważać, żeby się zmieścić w ośce. No ale wiecie, i tak przynajmniej porządny silnik. Jakaś popierdółka. Światła oczywiście masakra. Chociaż na śnieg ta żółta barwa halogenu nawet i lepsza niż jakieś tam niebiesko-białe dziwactwa, co sobie czasami ludzie wrzucają, ale ja akurat z moich biletów jestem bardzo zadowolony, bo one dają absolutnie nie niebieską poświatę, tylko tak świecą konkretnie na biało, więc jeszcze to nie jest aż takie niebezpieczne we mgle, w deszczu czy na śniegu, jak to niektórymi wynalazkami. A tutaj mamy no, typowe żółciaste halogeny. Dobra, teraz pojedziemy kawałek. No konkretnie sypnęło, tu trzeba uważać, bo jednak masa 2,5 tony, no może nie 2,5 na pusto, to 200 tam w dowodzie, 200 kilkanaście ze mną, niecałe 2,200, ale patrzcie co się dzieje, grubo. No i fajnie, jest przygoda. Mamy prawdziwy test. Automat w tym czerwonym bardzo ładnie pracuje. Przy przebiegu 60 403 km nie mam żadnych zastrzeżeń, nie mam uwag krytycznych odnośnie pracy skrzyni automatycznej. Nie ma szarpnięć, nie ma mikro takich drgawek, wibracji. No trudno, żeby przy tym przebiegu jest faktycznym przebiegiem, nie jest to fikcyjny przebieg. Jest to prawdziwy przebieg. Trudno, żeby automat przy przebiegu 60 tysięcy dawał o sobie znać w jakikolwiek sposób, że już się zbliża jakiś serwisik skrzyni konieczny. Jakiś remoncik. Nic z tych rzeczy. Tu bardzo ładnie pracuje ta skrzynia. Na pewno lepiej niż u mnie. Można śmiało śmigać tłuc kilometry. A przy takiej jeździe delikatnej, jak teraz zresetowałem, proszę bardzo, 7,8 właśnie, no ale akurat teren nam sprzyja, bo teraz mamy z górki, no około 8 litrów bez problemu można zrobić, co już mówiłem w V6 vlogu wcześniej z moim egzemplarzem, że takie wyniki 8, 8,5, jak się jedzie przepisowo, ekonomicznie, w trybie Icon akurat je robiłem. Kurde, co to za pogoda. Patrzcie, ludziska. No to tu mamy 7,5, jeszcze lepsze, ale już jedziemy wybitnie dziadowo, chociaż tryb Icon jest wyłączony. Zobaczcie, jakbyśmy włączyli go, będzie się teraz świecił. Ale ja już stwierdziłem, że to praktycznie nic nie zmienia. Nie wiem, na co to wpływa. Nie odłącza cylindrów, nie odczuwam jakiejś specjalnie różnicy w pracy, dmuchawy, klimy. W obrotach też się nic nie dzieje, skrzynia pracuje podobnie, tutaj ten pasek chwilowego zużycia paliwa też w zasadzie nie reaguje, no nie wiem. To jakiś taki pic na wodę, fotomontaż chyba ten tryb, chociaż niektórzy twierdzą, że zabija skrzynię, zabija automat. No więc skoro tak niektórzy twierdzą, ludziska taką plotkę czy fakt rozgłaszają, bo nie wiem na ile to jest prawda, na ile jakaś taka rozpuszczona nieprawdziwa wiadomość, potem ludzie to powtarzają. Nie wiem jakie są. O, i tu jest fajne. Blind spot detection, ten bliss. Działa z jednej i z drugiej strony. To bardzo fajne. Wielu z was by pewnie to chciało mieć w samochodzie.
mi akurat nie przeszkadza to, że w moim to nie działa, bo też mam w opcji mojego samochodu właśnie ten blind spot. Ale po pierwsze, wkład lusterka z tamtej strony jest zwykły, bez tego trójkącika, więc i tak by nie było widać. A tutaj jak włączam ten system, to mi świeci non-stop, bo jest jakiś problem tam z wiązką, no po prostu nie działa jak powinno działać i tyle. No, a my śmigamy dalej. Jeszcze zresetujmy teraz ten wynik. Średnie spalanko 8,4, 7,9, 90. Poziom hałasu ok. Nie jest to jakoś ultra cicho, ale, no ale biorąc pod uwagę warunki, jakie mamy, pogodowe, atmosferyczne, uważam, że jest dobrze. Podobny poziom wyciszenia w jednym i w drugim egzemplarzu. Tutaj ewentualnie opony mogą cokolwiek zmieniać. No ja mam szyberdach, który też może minimalnie tam bez zasuniętej roletki, tym bardziej tej osłony, dawać o sobie znać przy szybszych prędkościach, przy wyższych speedach. Ale no jeszcze jedna sprawa jest taka, że tutaj nadkola są, izolacja od nadkoli jest dobra od tego szumu, który tam jest. To już słyszę, bo te kormorany mają tam 72 72-73 decybele, zdaje się, i tego nie słychać, na razie tych różnic. Zobaczymy jeszcze jutro, jeden do jednego porównam na tym samym odcinku drogi mojego błękitka z tym pomidorem, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale jedzie się bardzo przyjemnie, tak jak mówiłem w prezentacji, bardziej na niebiesko podświetlone wszystko, u mnie na biało. To wszystko ładnie jest tu podświetlone, tak bardziej nowocześnie, może niebieski to taki kolor nawiązujący bardziej do dzisiejszych czasów, a biały, taki konkretnie biało, żeby nawet lekko biało-żółty, to już taki trochę trąci myszką takie podświetlenie, ale jest też fajnie. Bardzo przyjemny ten samochód do jazdy. I widzicie, jadąc spokojnie, na tyle, na ile pozwalają warunki, trochę szybciej od ciężarówki, podobnie jak ciężarówka, mamy 8 litrów. Więc można. W mieście to auto żłapie jak wściekłe. I tu nie ma zmiłuj. Tu po prostu nie ma zmiłuj. Ta motorownia żłapie jak wściekła. Jezus, co jest? No i tyle, moi drodzy. Wracamy na metę. Jutro oddajemy właścicielowi autko. Tu jeszcze inne troszkę to lusterko z działającym przyciemnieniem na to wygląda. U mnie to miga troszkę jakaś tam dioda, kontrolka. No tak już jest w moim 10-latku, nie? Za moment 11-latku. Matko, już trzeci raz, no ludzie. Dobra, kończymy imprezę, kurde, w pół do trzeciej w nocy, no. Jak za dawnych lat, przed całym moim przedszkolem domowym. Kiedy miałem dwójkę dzieciaków, to jeszcze tak szalałem, teraz przy czwórce, to już po prostu nie ma jak. Jeszcze w pracy, w moim zawodzie, montując te materiały, te testy, można zwariować. Pewnie się domyślacie. No i ładnie się tym jedzie, no bardzo fajny krążownik. To kino samochodowe, super opcja dla dzieciarni. Są też warianty tego auta bez kina, bardziej nawet Lancia Voyager może niż Chrysler Return Country, ale zdarzają się. Natomiast Lancia już kilka widziałem bez żadnego systemu rozrywki, takie biedy wersje bardziej. Chociaż nie zawsze, bo czasami te wersje są nawet ładnie skonfigurowane, ale właśnie nie ma systemu kina. A to w takim aucie moim zdaniem jest konieczność, no. Cały smaczek takiego vana rodzinnego, że można też sobie zrobić kino z bardzo dobrym dźwiękiem. No i delikatnie jedziemy cały czas, widzicie, 8,5. Górki, dołki. Minus 2.
A właśnie, sprawdźmy teraz, jak wygląda to, co mnie interesuje. Zobaczmy ciśnienie. Opon tak kontrolnie. Widzicie, podobnie jak u mnie, ciśnienie wskazuje ten samochód. Bardzo zbliżone odczyty jak u mnie w moim. A teraz zobaczmy trip info. To nie trip info, nie te przebiegi tu mnie interesują, tylko vehicle info. O, jest vehicle info. Temperatura płynu chodniczego przy minus 2 na zewnątrz 85 stopni i olej 78. No to niewysokie, powiem, 86 teraz. Tu jeszcze zobaczycie ciśnienie oleju 274 kPa i 1065 godzin czas pracy jednostki liczone od fabryki. Miało mnie 5 koła, 5000. Także jest konkretna różnica. Wycieraczka tylna chodzi. No, na kormorany dają radę, no jak na zimówki, w porządku się na nich jedzie. Nie są też takie bardzo tanie. Nie myślcie sobie, możecie wygooglować ten model kormorana zimowego do SUV-a w tym rozmiarze 225/65R17. Właściciel nie wytanił na bezpieczeństwie, na pewno, bo miał całoroczne. Energy Saver, zdaje się, chyba jakieś amerykańskie Michelin, ale przystosowane na ich nie całoroczne warunki, czyli tak naprawdę u nas bardziej na 3 sezony, na pewno nie na zimę. No i już miały za sobą pewnie od nowości te 60 tysięcy kilometrów. Nie sądzę, żeby tam ktoś się bawił zmiany opon przy takim przebiegu, zanim przyjechało do Polski ze Stanów, przed tym dzwonem, które tam miało, niedużym, niegroźnym. Natomiast no powiem wam, że te całoroczne opony, wiadomo, z każdą dychą przebiegu, to wiadomo, że to będzie coraz bardziej jak na łyżwa. I doradziłem, żeby nie czekał ze zmianą, żeby Damian zmienił te opony śmiało na kormorany i wtedy mi podstawi autko już na bezpiecznych gumach. I na całe szczęście, bo tutaj w tą aurę nie chciałbym na tamtych jechać. A teraz zobaczcie, jak podświetlona jest podsufitka elegancko. Tu na niebiesko te przyciski. Jesteśmy, puste miasto, nikogo nie ma. Jedziemy teraz 15-20 na godzinę. No, także kończymy naszą trasę. Po dojechaniu temperatura oleju 78 stopni, temperatura płynu chłodniczego. No wiadomo, że im niższe prędkości, tym ta temperatura chłodziwa będzie wyższa, już 91, także nawet w okolice 100 stopni dojdzie. U mnie raczej nie przekracza setki, u mnie tam, z tego co pamiętam, w korkach dochodzi do 98-99 stopni. No. Co tam się stało? Można człowieka wpisać w bolnicę. Prośno nużna. Odholować? A? Nie, samochód. Odholować? Tak, można podnieść. No, trochę migają te światła, zobaczcie. Przy obciążeniu. Dobra, zobaczmy całą trasę. Teraz fuel economy. 9.4. No i te parametry właśnie. Vehicle info. Już 94 stopnie, coolant, oil 78. No i będzie rosło pewnie. Dobra, P. Nożny ręczny, postojowy zaciągnięty. No jeszcze mogę wam pokazać przeciwgłowy światło, bo to jest też ciekawe, że tutaj zostało zamontowane w Polsce oczywiście. Z jednej strony bardzo mocne światło przeciwgłowe, ale odkryłem, że przeciwgłowe przednie nie istnieją w tym samochodzie. Istnieje tylko tylne. No, przednie nie są wcale wymagane prawem naszym, ale tylne jest. No i świeci bardzo, bardzo mocno. To widać. U mnie z dwóch stron zamontowali w Autogamma. Dobra, chowamy się, bo szkoda sprzętu. Ale ciekaw, wow, ale mi się wywalił, kurde. Lodowisko, słuchaj, to lodowisko. Ale powiem wam, że tutaj wygląda tak, jakby te szyby nie były tak przyciemnione jak u mnie. O ile w ogóle nawet są, czekajcie. Tak wygląda, jakby tylko troszeczkę były przyciemnione. Jeszcze za dnia zobaczymy, bo tak dzisiaj właśnie to zobaczyłem w nocy. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi.
nie są tak przyciemnione. Dobra, finito. No i widzicie, jakie oświetlenie kabiny. Bardzo wyraźne, jasne lampki. Ta żarówka bagażnika na żółto tak daje taką poświatę. Tam już u mnie jest LED. Tu mamy żaróweczki. Żaróweczkę w bagażniku, no i LEDy ładnie świecą z tą panoramą na tył. Przyjemnie, przyjemnie. Nowocześni. Lampki w drzwiach też. Oczywiście na biało wszystko. Ładnie. Taka trochę partyzantka dzisiaj, no ale zważywszy na godzinę, w 2:30 w nocy już minęło parę minut temu, możecie mi wybaczyć pewne takie akcje z partyzanta. No i tu podświetlenie na kierownicy też jak najbardziej mamy, co widzicie, tempomatu i obsługi komputera. Wszystko jest tak samo jak tu, ładnie te rolki są podświetlone i przyciski na drzwiach. Dobra. To zgasimy silnik. I tyle.